Światłem. I ja też podążam fotografii za światłem, obserwuję rzeczywistość, obserwuję właściwie przy pomocy tego światła, dzięki jego jakości, dzięki jego ilości, która znajduje się w określonym miejscu. Obserwuję to, co się wydarza dookoła i chwytam obrazy, które w jakiś sposób już mi się objawiają przed oczami. To są gotowe obrazy. To, co tu widać, to w tym nie ma manipulacji. To jest to, co ja zastałam i to, co mnie zachwycało, nawet jeżeli to się już rozpada. To jest takie piękno, no, piękno rzeczy zanikające. Powiedz do niego. Ponieważ mówienie nie jest w ogóle takim medium, którym ja się posługuję w życiu, ani twórczo, ani odtwórczo, to ja może tym krótkim wstępem zakończyłam. Natomiast chciałabym serdecznie podziękować kilku osobom. To jest pan Krzysztof Żędrawski. Dziękuję.